W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, nastąpił drugi tydzień Adwentu. Z całego serca dziękuję Ci za to, że mogę po raz kolejny przeżywać ten wyjątkowy czas. Piękny czas oczekiwania, refleksji i przemiany. Ojcze, pozwól, by druga zapalona świeca adwentowa, świeca Betlejem, świeca pokoju, przypominała mi o tym, co najważniejsze w tym przedświątecznym okresie. Pomóż, Panie, bym zawsze miała w myślach obraz narodzonego Dzieciątka Jezus, wszystkiego, co przyniosło na świat. Nie pozwól, bym pogrążyła się zupełnie w świeckich przygotowaniach, pędzie ku temu, co materialne. Proszę, Panie, dodaj mi wytrwałości w moich adwentowych postanowieniach. Dodaj siły, kiedy czasem dopada mnie lenistwo, kiedy wybieram najłatwiejszą, ale najgorszą drogę. Wybacz, kochany Ojcze, że jestem taka niestała i czasem zapominam o tym, co przyrzekałam sobie na początku Adwentu. Wybacz te wszystkie chwile, gdy nie okazałam moim bliźnim miłosierdzia i chrześcijańskiej miłości. Wybacz, że zapominam o potrzebujących, o których zwłaszcza teraz powinnam pamiętać. Tak bardzo tego żałuję. Boże, otwórz moje oczy na wszystkie osoby, które potrzebują mojej pomocy. Odnów moje serce, mój umysł, by ten wspaniały adwentowy czas stał się dla mnie okresem do przemiany swojego życia na lepsze. Tak bardzo pragnę być lepszą osobą, codziennie się do Ciebie zbliżać. Boże Ojcze, błogosław wszystkim osobom, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Osusz łzy wszystkich samotnych, zapomnianych, pogrążonych w smutku, odtrąconych przez społeczeństwo. Miej ich i nas wszystkich w swojej opiece. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!